Dzień dobry. Ja jestem Julka, to jest Wiktor i Alicja. Jesteśmy ze Społecznego Gimnazjum nr 7 w Białymstoku. Przyjechaliśmy tutaj na wieś, żeby zobaczyć, jak pracuje się w nowoczesnym gospodarstwie mlecznym. Jesteśmy w Ciemnoszyjach. W powiecie grajewskim, gdzie jesteśmy, znajduje się mleczne zagłębie regionu. To właśnie z Podlaskiego wywodzi się co czwarta szklanka mleka i co trzecia kostka masła. Dlatego musieliśmy zobaczyć, jak produkuje się mleko w gospodarstwie, które postawiło na innowacyjną technologię. Panie Janie, dlaczego zdecydował się Pan na takie rozwiązanie i skąd pomysł, aby odejść od tradycyjnego dojenia? Myślę, że jak każdy człowiek dąży do tego, żeby ułatwiać sobie życie i jak, żeby to życie stawało się jak najłatwiejsze i odciążać te prace fizyczne. I myślę, że na wsi tego brakowało, bo wspomnijmy wieś z lat 70., 60. naprawdę to była bardzo, bardzo ciężka praca. Trzeba było to wykonywać i końmi, dojenie krów było ręczne. Na czym polega dojenie robotami? Skąd krowy wiedzą, kiedy mają być wydojone? Myślę, że roboty w myśli powstały po to, żeby nie uzależnić się od czasu takiego ścisłego przebywania w oborze, bo przy doju, przy robotach naprawdę trzeba tego pilnować, ale siedzimy więcej, spędzamy czasu przed komputerem, żeby posprawdzać i tak dalej, i tak dalej. Jaki jest koszt takiej nowoczesnej obory i czy korzystanie, i czy korzystaliście Państwo z unijnych dotacji? Te 10 lat pobytu w Unii polska wieś się bardzo zmieniła. Pieniądze są, można skorzystać, również skorzystaliśmy z tych środków unijnych na te inwestycje, które tutaj widzicie w gospodarstwie, na te roboty udojowe, na budownictwo. No ten komputer w rolnictwie też w tej chwili jest niezastąpiony, bo nie trzeba iść do obory, żeby sprawdzić, jak przebiega dój całodobowy od każdej sztuki, nawet z każdej ćwiartki. No to można właśnie w warunkach w domu, w mieszkaniu przebywać i wszystko przeanalizować, prześledzić. I na dalszy ciąg i obejrzenie tego, co jest w gospodarstwie, myślę, że już córka, która jest w tym gospodarstwie, zajmuje się, odciąża mnie z tych prac organizacyjnych, oprowadzi młodzież i dalszych wskazówek, opowie, co w gospodarstwie się dzieje. Jesteśmy w najnowocześniejszej oborze państwa zabawackich. Najciekawsze jest to, że nie czuć specyficznego zapachu, który najczęściej występuje na wsi. Dlaczego? Jak widzimy, obora jest skonstruowana trochę nietypowo, gdyż nie mamy ścian. Ściany zastępują nam tutaj kurtyny, przez co pozwala nam to na dobrą wentylację gospodarstwa. Tak samo jest bardzo dobrze zbilansowana dawka żywieniowa zwierząt, aby to, co zwierzęta pobiorą i przetworzą na swoje potrzeby, a także na potrzeby produkcyjne, to odchody, które wydalają, są bardziej korzystne dla otoczenia i środowiska. Dzięki temu właśnie też możemy kontrolować to, aby zanieczyszczenie środowiska było jak najniższe. Czy ten system pozwala na urlop? Czy można zostawić gospodarstwo chociaż na chwilę, na krótki czas? Nie, mimo to, że praca jest naprawdę ułatwiona i można korzystać z komputeru czy z telefonu, jednak osoby są potrzebne. Jeżeli u nas, w naszym gospodarstwie jest tak, że urlop bierzemy tak, że albo rodzice wyjeżdżają, albo ja wyjeżdżam. Nie da się zostawić gospodarstwa, bo cały czas coś tu się dzieje. Cały czas je trzeba karmić, cały czas je kontrolować dojenie. Tak samo jest okres wycieleń, więc niestety, ale nie da się go zostawić, zamknąć na klucz i wyjechać. Cały czas ta kontrola nad gospodarstwem musi być. A czy te wszystkie maszyny nie wpływają szkodliwie na środowisko? Nie, nowe technologie są tak konstruowane, aby właśnie jak najlepiej wpływać na środowisko. Wiemy, teraz jest głośno mówionym o tym, żeby żyć w zgodzie z naturą, więc wszystko jest stworzone tak, aby to nie wpływało źle na środowisko.
Jakie jeszcze innowacyjne rozwiązania zastosowaliście w swoim gospodarstwie? Oprócz robotów udojowych, o których jest mowa, w gospodarstwie mamy też odpajalnię dla cieląt, która sama określa dawkę dla cielęcia i pozwala cielęciu pić mleko o każdej porze dnia i nocy. Mamy również robota do czyszczenia rusztu. Czy Państwo sami produkują paszę, czy kupują od firm zewnętrznych? Główną paszę bazową produkujemy sami, gdyż mamy około 200 hektarów ziemi. Jednak bazujemy też na firmach zewnętrznych, które dostarczają nam poszczególne składniki. Czym te krowy są karmione? Tak jakby czym się wykłada im tę paszę? Baza paszowa, którą mamy, jest wrzucana do wozu paszowego, który pozwoli nam dobrze wymieszać tą paszę, aby pasza była jednolita i dobrze skoncentrowana i zbilansowana. Jak widzimy, krowa wchodzi do robotu poprzez wczytanie jej kodu. Następnie maszyna podłącza się do każdego z jej strzyków. Oraz w trakcie dojenia krowa dostaje paszę, po dojeniu wymiej zdezynfekowany oraz krowa wychodzi i wchodzi nowa krowa. Gdzie mleko spływa po wydojeniu? Mleko po wydojeniu z robota przypływa do specjalnego zbiornika, w którym mleko jest chłodzone do 4 stopni. Następnie jest tam przechowywane w zależności od charakterystyki gospodarstwa. W naszym gospodarstwie jest gromadzone przez 2 dni. Następnie odbiera je samochód do mleczarni. A do czego służy to urządzenie? To urządzenie w naszym słownictwie nazywamy to czochradłem. Jest to urządzenie, które pozwala drapanie zwierząt. Zwierzęta wbrew pozorom bardzo lubią być dotykane, drapane, więc to jakoś sprawia im lepszy komfort właśnie życia w tej oborze. Jest to maszyna, która dozuje zilościowaną porcję mleka w proszku dla cieląt. To wiemy już wszystko na temat nowoczesnego dojenia krów. Nie spodziewałem się, że tak wygląda nowoczesna wieś. Inwestowanie w gospodarstwo opłaca się. Zaoszczędza czas i daje zadowolenie dla gospodarzy, no i dla zwierząt, dzięki którym mamy to białe złoto. Nowoczesne gospodarstwo to również korzyści dla środowiska naturalnego. Do atmosfery wydalana jest mniejsza ilość dwutlenku węgla, a krowy utrzymywane są w komforcie i czystości. Smacznego!